Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 20, w wersetach od 20 do 26? Śledząc go, posłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mogliby złapać go za jego słowo, aby wydać go przywódcom i władzy namiestnika. Pytali go: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz. Nie masz względu na osobę. Zgodnie z prawdą nauczasz Bożej drogi. Czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy nie? On, znając ich podstęp, powiedział do nich: Dlaczego mnie kusicie? Pokażcie mi denara. Czyją ma podobiznę i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Powiedział im: Oddawajcie więc, co jest Cezara, Cezarowi, a co jest Boga, Bogu. Nie mogli w obecności ludzi złapać go za jego słowo. Zadziwieni jego odpowiedzią, umilkli. Z nieprzejednaną nienawiścią najwyżsi kapłani i uczeni w piśmie szukali sposobności, aby przyłapać go na jakimś słowie. Posłali obłudnych szpiegów z pytaniem, które w zakresie ludzkiej mądrości czy zręczności nie pozostawiało nic do życzenia. Gdyby Pan odpowiedział na to pytanie tak, zaprzeczyłby wtedy sam sobie, swojemu charakterowi jako Mesjasz, który miał wyzwolić lud. Przeciwna odpowiedź mogłaby być odczytana jako nawoływanie do rebelii, co byłoby podstawą, aby wydać go Rzymianom. Tak jak na pustyni, w rozdziale 4, od 1 do 13 wersetu tej Ewangelii, tak i teraz widzimy Pana Jezusa jako doskonałego człowieka, który w obliczu swoich wrogów żyje w niezmąconej społeczności ze swoim Bogiem, przedkładając nade wszystko Słowo Boże. Jakie piękne wypełnienie słów z Psalmu 119, 97 i 98 wersetu. O, jakże miłuję zakon Twój! Przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich. Cesarzowi co cesarskie, a Bogu co Boże. Dumni Żydzi buntowali się przeciw rzymskiej okupacji, chociaż była następstwem ich niewierności i nieposłuszeństwa względem Boga. Z drugiej strony służba Bogu, do której Rzymianie pozostawili im pełną wolność, stała się zimną, martwą formą, w której serce nie miało już żadnego udziału. Dowiadujemy się o tym z Dziejów Apostolskich, 18 rozdziału, 14 i 15 wersetu. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: Gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. A co z nami? Czy państwo i Bóg rzeczywiście otrzymują od nas to, co się im należy?